leć, 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 tak! Yeah. Siemanko, siemanko, z tej strony Miki i witam was ponownie w pikselowej krainie. Otóż dzisiaj chciałbym pokazać wam, co tutaj już nabroiliśmy ogólnie w tej krainie. Chciałbym jeszcze dodać, że na tym serwerze będzie tryb czegoś takiego jak, nie wiem, wyzwanie. Mianowicie będzie można rzucić jakiemuś dowolnemu graczowi wyzwanie, żeby po prostu się z nim zmierzyć na specjalnej arenie PvP. Oczywiście będzie wszystko ładnie, tak jakby to powiedzieć, udokumentowane, nagrane i oczywiście walka będzie czysta, ponieważ będzie rzucony ten sam ekwipunek, czyli na przykład nie będzie czegoś takiego, że będzie gracz z diaksowym mieczykiem na gracza z kamiennym mieczykiem na przykład. Oczywiście czekajcie, go napiszę. Stiku, nagrywam, nie wchodź w kadrę. No dobra, może być. Oczywiście będzie wszystko uczciwe i wyzwanie można rzucić dowolnemu graczowi. Otóż, patrzcie jak się teraz chowa. O ja. Oczywiście, aby dostać się na pikselową krainę, nie ma zbytnio jakichś wymagań, ale oczywiście musicie złożyć takie jakby podanie, dlaczego chcecie akurat się znaleźć na pikselowej krainie. Mi na priv, albo no właśnie tutaj jak widzicie na arenie wygrała Fasola. Oczywiście bądź na scape'ie. Wiecie, że tak trochę przerywam, ale naprawdę tutaj się dużo pozmieniało. I dzisiaj chciałbym wam pokazać ogólnie, co my tutaj zrobiliśmy. Także dobrze, zacznijmy od razu, od początku. Tutaj są zasady. Oczywiście serwer stoi na razie na Hamaci. A dlaczego na Hamaci? Dlaczego przecież nie kupiłem oryginalnego serwera? Otóż serwer mogę mieć za darmo, ale ponieważ chciałem zobaczyć, czy takie coś się rozkręci, czy ogólnie ta seria będzie miała jakiś większy sens. I po prostu to jest tak jakby na próbę, na razie. Oczywiście później można będzie wziąć Seeda, mapy chyba tak to się nazywa, i wrzucić to po prostu na serwer Publica, czy Public, czy jak to się tam nazywa. Oczywiście, kurde, ja nie byłem tutaj dwa dni. Jak się wchodzi na tą arenę? Przecież wszystko miało być robione ze mną. Dobra, ale ja przejdę do zwiedzania domków. Otóż jest to mój domek i Fabio. Więc tak, oczywiście. O, odskotek. No, tryb na survival mode. Tylko fajnie. Tutaj mam skrzynki oczywiście z żelazo, diaksy, wszystko. Tutaj mamy piecyk. Tu mamy taką taką płytkę, nie wiem jak to nazwać, zapadkową. Kurde, lag. I patrzcie jaki trik. Tutaj mam sobie przejście. Tutaj mam kurczaki były jeszcze. O, są kury, kury pieją. Tu też mam skrzynki. No takie, wiecie, tajne wejście, takie tajne. Tu mam jeszcze... Orzesz, kurde, ale ktoś tu był. Rozwalił mi. Bo tutaj się jeszcze będę otwierać. Jakaś będę mi rozwaliła. Tutaj mam jeszcze przejście, wyjście. Takie tam bajery moje różne. No, chłopie. Dobra, to może... Nie mogę wyjść, kurwa, nie mogę wyjść. Fake, albo mam takie lagi, albo na serio. Dobra, bo miałem laga chyba jednak. Albo jestem takim zerem. Czemu nie mogę wejść? No nie wiesz. Muszę to rozwalić. Wybaczcie mi, że jestem takim nieogarem. Kurwa, jakie lagi, idę naokoło. Dobra, więc tak, tutaj jest takie tajne wyjście. Tu też pewnie nie wyjdę. O, dobra, z tej strony dał radę. Dobra, więc to był mój domek i Fabia. Ja wam teraz pokażę może resztę. Tutaj się buduje Martinix.
Więc jak widzicie, on dopiero tutaj w sumie zrobił tylko szkielet. Więc tak, tutaj jest port. Port mianowicie, tutaj będzie ogólnie statek. Tutaj są łódeczki, jakby ktoś chciał gdzieś wypłynąć. Także wszystko jest tak fajnie zaplanowane. Kto tu się topi? Son się topi. Dobra, tutaj jest dom Mikrusa. Tutaj mu trochę pogrzebiemy. Okno będzie. I chyba tędy się wchodzi na tą arenę, nie jestem pewien. Tak mi się wydaje. Tak jest. Wow. Dobra, jest tutaj ta śmieszna arena. Nie wiem, czy oni się biją, czy nie. Jeśli coś, to im przerwę. Tu chyba będą mieczyki, tak jest. Właśnie, o tym mówiłem, że tu będzie wszystko takie jakby przemyślane. Oczywiście arenę może można oglądać z góry. Jak i też z dołu. Stąd, tu powinny być gdzieś właśnie coś takiego jak, nie wiem, trybuny, coś takiego. To jest domek do Stika, zacznijmy do Stika, wybaczcie, do Fasoli i Sanixa, tak na pewno. To oni mają taki zwykły domeczek, taki nic fajnego, nic jakiegoś nadzwyczajnego. Także... To zmienić lepiej. Także, no mają, no nie wiem, no zwykły po prostu domek, mają też wyjście na daszek. Ja im później zrobię, kurczę, lag. Ja im później tutaj zrobię takiego faila niezłego. Mianowicie będę uprzykrzał życie tym youtuberom, którzy tutaj grają oraz widzom. Oczywiście nie mam na myśli bicie kogoś albo coś w tym stylu. Nie, Sony? No. Dobra, pokazałem teraz do Mikrusa. Kurczę, czemu mam takie lagi? No nic, całe życie lagi, wieczne życie lagi. Tutaj jest dom Sonego, nie wiem, czy on się obrazi, jak tutaj wejdę, czy nie. On tutaj, jak widzicie, zrobił sobie farmę. Nic takiego jeszcze nie wybudował. Dobra, sam się zamknął. A tu, to jest wielki rozpiździel Stika. I to na to, to już nie wiem, czy on mnie w ogóle... Mogę tu wejść, Stik? Dobra, myślę z tym. Tu na dole ma chyba swoją spiżarnię, czy też magazyn. Jakoś tak. Dobra, idziemy na dół, albo kopalnia. Ale wszyscy się bawią w te płytki. A tu do areny ma też wejście. To nie jest taki głupi chłopak. Dobra, tylko szkoda, że tutaj nie ma schodków. Czyli jak widzicie, jak każdy się wycwani z każdego domku, jest wejście do areny. Ale ta arena to będzie, mam taką nadzieję, że to będzie... Wow. Że to będzie taki, wiecie, punkt jakby... Nie wiem, tam był magazyn. Rozrywka po prostu tego serwera. Oczywiście można robić zakłady. Ja nie wiem, czy ja mam to mam teraz opowiedzieć, może w następnym odcinku. Tutaj, jak widzicie, ma takie wyjście. Kurde, bo jest naprawdę dużo spraw, które chciałbym obgadać, a mam mało czasu. Więc czekajcie, może tak po kolei. Więc to jest domek Stika. O, dzięki Stiku! Weź zobacz tu. No spójrz. Patrz, będzie troll. Wiesz, to jest... Kurczę, on chyba nie jest taki głupi. Chyba wie, że chce go zepchnąć. No wiesz. Wiesz. Leć! Tak! Yeah! Jest troll, proszę państwa. Ale będę ją przerąbany za to. O jacie. Wybaczcie, że takie dudnienie w klawiaturze. Okej. No, więc tak, o tej arenie. Więc tak, arena będzie, tak jak już mówiłem wcześniej, odbywa się 2 na 2, bądź 1 na 1. Oczywiście można takie coś robić. Co zrobić, żeby wystąpić w takiej arenie? Należy rzucić wyzwanie. Po prostu jakiemuś graczowi, czy tam po prostu grającemu na tym serwie. I jeśli on zechce, no to po prostu spotykają się o omówionej godzinie na arenie. I wiecie, jest taki jakby start, jak w Survivorze.
i po prostu się biją. Oczywiście reszta, która ogląda to, może obstawiać zakłady. Oczywiście mogą wygrać diaksy, wszystko praktycznie można wygrać. Stawia się na przykład diaksa na taką osobę albo taką i się wygrywa. Oczywiście to jeszcze wszystko będzie przemyślane, bo to są na razie takie pomysły nasze. I to chyba by było na tyle co do tej areny. Tak, latarnię może wam jeszcze pokażę, bo tutaj jeszcze nie byliśmy. Więc to jest ta właśnie, jakby to powiedzieć, ten port. Tutaj są łódeczki. Tu chyba też? Nie, tutaj nie ma. I tam dalej jeszcze chcemy wybudować statek. Chcemy robić ogólnie jakieś budowle, dlatego szukamy osób kreatywnych, którzy mają pomysły i chcieliby budować na tym serwie. Oczywiście wszystko jest na survival, więc trzeba sobie wydobyć. Tutaj się ostatnio trochę zmieniło, ponieważ jest kopuła pod tą latarnią. Słaba widoczność niestety, bo oni zrobili to chyba z kratek, a nie z szyby. Tak? A może i nie? Dobra, mniejsza z tym. Więc się zmieniła, jest tutaj taka kopuła. Dobra, ja może pójdę teraz na samą górę tej latarni, trochę to może zająć. Bo jakiś inżynier źle postawił schody i one zwalniają. Ale dobra, o, kotki wszędzie. Dobra. Dlatego, jeśli naprawdę jesteście zainteresowani graniem tutaj na serwie, to piszcie po prostu do mnie na priv bądź na Skype'ie i ja wam odpiszę. Oczywiście niektórych osób nie przyjmę, ponieważ serwer jest na razie na 20 slotów, więc może być często full. Ale mam nadzieję, że wszystko powinno być ok. Dobra, to jest ta latarnia. Tutaj, o nie, czekać, bo mam grafikę chyba na właśnie na Tinę. Dobra, normal. Szybko, 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 łap się, łap się. Dobra, jest ładny widok. Tam sobie ktoś jeszcze coś buduje, tam jeszcze zaraz pójdziemy, ponieważ obiecałem, że pokażę wszystkie domki. Więc tu jest widok z latarni. Tutaj oczywiście jest też wyspa, tam jest wyspa, oczywiście nie wczytało mi się. Teraz mi się chyba w ogóle nie wczyta. Czy się wczyta? Wczyta się! Dobra, jest. Trochę mi FPS spada, ale to mieszę z tym. Dobra, skaczemy. Kurde, kostek. Kostek, odpuść. Kostuś. Kurde, teraz mnie będzie bił. No nie! Tak nie może być. Hehehe. Ucieknę ci. Ucieknę ci. Dobra, to biegniemy teraz do tamtego domku. Szczerze powiedziawszy, ja nie wiem, kto tam się buduje, ponieważ nie przebywam na tym serwerze zbyt często. Ponieważ adminem jest Stick, on się wszystkim zajmuje. Stick to ten, który jakoś się pośliznął i wpadł. Spadł ze swojego domku jakieś 3-4 minuty temu. Dobra, czy jest tabliczka, kogo to jest chatka? Oktana. Tak? Dobrze wiem? O, Octan. Nie wiem, jak się cię wymawia. Wybacz, wybacz mi. Zapytam się go, czy mogę opowiedzieć o jego domku. Opowiedzieć o twoim domku! O, dobra. Więc, więc no, to jest po prostu jego domek. On doszedł na ten serwer dzisiaj chyba, więc jest też nowym graczem. Oczywiście nie ma za bardzo on miejsca, żeby dostać się po prostu gdzieś tutaj bliżej nas, ponieważ nie chcemy, żeby te drzewa wszystkie, które są tutaj, były ścinane, ponieważ one nam później posłużą jako fajny projekt. I tak, i to było chyba na tyle w tym odcinku. Chyba zaraz będę nagrywał coś takiego, jak nie wiem, będziemy budowali statek albo coś takiego. Dlatego ja się z wami żegnam. Oczywiście zapraszam do składania podań, jeśli... Wow, jakie lagi! Jeśli chcecie dostać się na tą krainę pikselową. I tak, i to by było na tyle. Także trzymajcie się wszyscy ciepło i pa pa! Siema, dzięki za obejrzenie filmiku. Jeśli ci się podobało, to zostaw łapkę w górę oraz ocenę poniżej. Chcesz obejrzeć poprzedni lub następny film? Wybierz okienko poniżej. Chcesz być na bieżąco? Nie zapomnij zasubskrybować. Pa pa!